Ujrzałem cię, jak gdyby we śnie, twój smukły cień, gdzieś wieczorny zniknął mgle. Źle ze mną, źle, bo kocham cię już. To właśnie jest historia bardzo zwykła, tak, właśnie tak. Dziewczyno masz włosy jak atramy, dziewczyno masz oczy zielonkawe, dziewczyno masz i melonik czarny to też fakt. Melonik twist to najnowsza moda, melonik twist komu się podoba, niech tańczy w nim. Melonik najczarniejszy z nóg, modny, modny dziś dla ciebie wiatr zatrzyma sto chmur. Dla ciebie kwiat rozkwita nawet w grudniu, tak, właśnie tak. Dziewczyno masz włosy jak atramy, dziewczyno masz oczy zielonkawe, dziewczyno masz i melonik czarny to też fakt. Melonik twist to najnowsza moda, melonik twist komu się podoba, niech tańczy w nim. Melonik najczarniejszy z dróg, modny, modny dziś. Jest 20:03. Witajcie. Witajcie. Jak zwykle towarzyszą nam Tomy Decamerona. Niektórzy uważają, że epidemia się skończyła, ale nawet gdyby epidemia COVID-u się skończyła, to jak najbardziej aktualne mamy inne epidemie, które w moim przekonaniu są groźniejsze od epidemii COVID-u. Mam na myśli naszą wspólną znieczulicę. Mam na myśli te dzieci, które w lesie przy Białorusi z jednej lub z drugiej strony marzną, a także mam na myśli tych, którzy potrzebują pomocy, a siedzą szykanowani w Sejmie. I myślę, że ta epidemia jest groźniejsza. Witam was również i myślę, że straszliwie zdołowałeś nas na dzień dobry. No, musimy wieku o tym pamiętać. Jasne. Ja nie mam nic przeciwko o tym, żebyśmy, przeciwko temu, żeby pamiętać, ale chciałabym nutę optymizmu. Za kilka godzin będzie wiosna. Zawsze niesie powiew czegoś optymistycznego. A ta najgorsza rzecz jest obok, parę dziesiąt kilometrów od nas, więc już porcje tragedii zostawmy po prostu, bo one są i są zresztą zawsze, od kiedy człowiek postanowił być lepszy od drugiego człowieka i mieć więcej ziemi. Nie każdy ma takie szczęście jak ja, że mam ciągle wiosnę w domu dzięki Filipowi i tobie, moja droga. To, ojej, kochani, to zaczyna się dosyć tak chyba dobrze, dla mnie przynajmniej. Chciałaś, żeby było przyjemnie. Mam nadzieję, że również wy nie będziecie nudzić się dzisiejszego wieczoru. On będzie troszkę inny. Z jednej strony będzie troszkę pełen nostalgii i smutku, ale z drugiej również optymizmu. Witam najpierw, bo nie byłoby tego spotkania,
z wami 15. Gdyby nie nasi patroni fantastyczni, naszym najważniejszym patronem jest marka dr Irena Eris, która, jak już kilkakrotnie to powtarzałam, nie tylko upiększa damy, ale również jest szczodra wobec artystów. Nie wiem, czy nie przesadzam, no ale umawiamy się, że jesteśmy artystami, tak? Tak, okay. Tak się umówiliśmy już jakiś czas wcześniej. Notabene z publicznością także się na to umówiliśmy, jakoś publiczność w zasadzie na to przystała. Więc trzymajmy się tego. Kochani, gadki będzie co niemiara, więc ja już się zamykam. Oddaję twoje ręce. Chcę powiedzieć tak, że nieocenionym naszym współpracownikiem, bez którego nie moglibyśmy z takim spokojem mówić do was, jest Piotr Kajetan Matczuk, który jest poza kadrem, ale obiecuję, że następnym razem zainstalujemy specjalną kamerę, żebyście go zobaczyli, żeby też mógł się z wami przywitać. A chcę powiedzieć tak, że mówimy dzisiaj, będziemy rozmawiali z człowiekiem i o nim mówili, dosyć być może nie wszystkim wam znanym, ale wartym bardzo zainteresowania. I początek, jakby wprowadzenie do jego życiorysu, do jego osobowości, usłyszycie i zobaczycie. Otóż Andrzej Sikorowski napisał dla niego piosenkę, że jego ojczyzną jest cały świat, a tym naszym bohaterem dzisiejszym jest Michał Hoffman. A może po prostu jest tak, że moją ojczyzną jest świat i wszędzie mój dom i obczyzna i na tym polega ojczyzna. Urodziłem się na Tirtysze na Syberii, zaczęło się wszystko pewnie biografkie, gdyś napisze, że niemieckie noszę nazwisko. Przytuliła mnie potem Polska w jej języku, my się mi śpiewam, ale nagle przyszło się rozstać nowy piorun z jasnego nieba. Może po prostu jest tak, że moją ojczyzną jest świat i wszędzie mój dom i obczyzna i na tym polega ojczyzna. A może po prostu jest tak, że moją ojczyzną jest świat i żadnych nie trzeba paszportów, by nocą zawinąć do portu pod wiatr. Na walizce setki nalepek i adresów P, katy notesa przede mną już, tylko jesień za plecami, ileś tam wiosen. Jak człowiek. A może po prostu jest tak, że moją ojczyzną jest świat i wszędzie mój dom i obczyzna i na tym polega ojczyzna. A może po prostu jest tak, że moją ojczyzną jest świat i żadnych nie trzeba paszportów, by nocą zawinąć do portu. A może po prostu jest tak, że moją ojczyzną
się uda i odczyzna, i na tym polega ojczyzna. A może to wszystko się śni i wszędzie otwarte są drzwi, i zawsze przy stole ktoś czeka i wciąż wypatruje z daleka przez łzy. Dobry wieczór. Jest rok 1967. Wprawdzie szaro, nieprzyjemnie i brudno w kraju, w którym nam przyszło żyć, ale byliśmy młodzi i nam było wspaniale. Jeszcze nic nie zapowiadało tego, co się stanie za rok. Pojechałem na pierwszy festiwal Fama do Świnoujścia i tam poznałem Michała Hochmana. Oto Michał Hochman. Witam cię, Michał. Witam cię serdecznie. Michał później pół swojego życia, bo wiadomo, co się stało za rok, czyli w 68 roku, i Polakom nie dało to do myślenia, co się wtedy stało. I w związku z tym czknęło się dzisiaj, gdzie w tej chwili wielu z nas, którzy mają inne zdanie niż to, które oficjalnie obowiązuje, jest wystarczającym powodem, żeby uznać, że najlepiej, żeby ci, którzy mają inne zdanie, żeby po prostu z Polski wyjechali. Czyli historia obróciła się w taki sposób, że najpierw szukaliśmy obcych, a teraz szukamy obcych wśród siebie. I tak zawsze zaczynają się i kończą tego typu ludzkie obłędy, bo tak tylko to można nazwać według mnie. Ale wracając, nie ruszając zanadto polityki, bo nie po to się dzisiaj spotkaliśmy, Michał Hochman jest tym człowiekiem, do którego po latach, do którego przyjaźni chętnie wróciłem, i dlatego dzisiaj tu jest, bo przecież wiecie, że zapraszam sobie najbliższe osoby tylko na te spotkania. Michał Hochman spędził większość swojego życia po roku 68 roku w Stanach Zjednoczonych, ale o szczegółach będziemy rozmawiali sukcesywnie. Michale, jeszcze raz witaj i zadam ci pierwsze pytanie. Nie będę cię pytał, czy ciężko było wyjechać, bo nie chodzi to o rozdrapywanie ran w tej naszej rozmowie, ale raczej o to, żebyśmy szukali w naszym życiu czegoś, co nas łączy z tym życiem, a także łączy nas. Więc witaj, i muszę powiedzieć, że to, co dochodziły do mnie słuchy na temat tego, jak co się z tobą dzieje w Ameryce przez kolegów, ale lepiej by było, żebyś to ty opowiedział. Kiedy do ciebie, do twojego domu w Stanach, przyjechał pierwszy polski artysta? Jerzy Sztur z przedstawieniem Kontrabasista. I pamiętam, jak mieszkali u mnie technicy z tego przedstawienia u mnie w domu, bo promotor zawsze szukał oszczędności, więc ja zawsze otwierałem ramiona, chciałem być bliżej Polski, polskiego języka, więc z przyjemnością gościłem. O, przypomniałem sobie, pierwsza była Ewa Demarczyk, jeszcze wcześniej. To był chyba rok 88, to był jej ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych i cały zespół u mnie zamieszkał, Ewa Demarczyk. Dużo osób się przewijało. Janusz Zaorski, znany reżyser, był też Stefan Friedman, Jan Stanisławski, nawet koncert im organizowałem u siebie w domu. Kto jeszcze był znanych? No, Budka Suflera oczywiście, zespół Budki Suflera, Romek Lipko, zespół Baim.
pamiętam teatr, też z teatru chyba dramatycznego, taka sztuka była w Stanach, gdzieś do ciebie przyjść nie mogę. Nie pamiętam, też gościłem aktorów z tego teatru. Także naprawdę dużo, dużo. I ja mieszkałem 50 mil, czyli jakieś 70 kilometrów od Manhattanu, ale jak urządzałem jakieś spotkania z artystami, to tłumy przyjeżdżały z Nowego Jorku, żeby zobaczyć tych aktorów, żeby porozmawiać. I każdy przynosił swoją jakiś smakołyk, czy gotowali specjalnie dla gości. Pamiętam taką historię, jak Ewa Demarczyk przyjechała i wszyscy znajomi przynosili takie jakieś japońskie jedzenia, włoskie jedzenia, co tylko wymyślali, co tylko mogli. I Ewa zobaczyła na stole i mówi tak: nie ma tu jakiejś kiełbasy? Ewa była bardzo bezpośrednia. Tak. No bo nie po to jechała taki kawał, żeby, ale mniejsza o to. Jeszcze ja mogę nawet dodać do tego, tyle tych gości miałeś wspaniałych, że zapomniałeś na przykład o Andrzeju Zielińskim. A tak, Andrzej Zieliński. O Stanie Borysie. Stanie Borysie, tak. Ale chcę powiedzieć tylko to, proszę Państwa, dom Michała był azylem dla bardzo, bardzo wielu czołowych polskich artystów, aktorów, muzyków w Nowym Jorku. Też może pod Nowym Jorkiem, ale to tam nie ma większego znaczenia. Natomiast chcę jeszcze tylko dodać, że Michał tak swój dom urządził, żeby było pomieszczenie, w którym zmieści się kilkadziesiąt osób, instrumenty i sprzęt. Czyli urządził sobie takie duże studio i miał w związku z tym miał możliwość zapraszania do domu ludzi, żeby mogli w tym domu koncertować. Zresztą podobnie urządził się w Nowym Jorku, w drugim domu, gdzie też, jeśli się zejdzie do basementu, czyli do piwnicy, to też okaże się, że na dole jest sala koncertowa. Czyli brakowało ci tego bardzo. Bardzo. Jak rozumiem, jak wyjechałeś z Polski i urwały ci się koncerty i zapowiadająca się świetna kariera. Tak, to zwłaszcza, że pamiętam, miałem już umówione nagrania, 5 piosenek w tym studium na Myśliwieckiej i jeden z muzyków rozchorował się i nie przyszedł na sesję i odłożyliśmy tę sesję. Niestety już po moim wyjeździe był termin wyznaczony, także, ale w końcu nagrałem tą płytę, którą nie dokończyłem dla trójki. I powstała taka płyta The Best of Michał Hochman, gdzie były te piosenki, które nie zdążyłem nagrać. Ale jeszcze chciałem dodać, że w tym studio w New Jersey to powstało bardzo dużo płyt, bo mój przyjaciel Adam Abramek, który jest realizatorem i producentem i kompozytorem, dużo nagrał płyt u mnie w domu, między innymi Piaska, Krajewskiego, część piosenek Kasi Kowalskiej. Także dużo, dużo, dużo się działo. To zresztą bardzo przyjazne miejsce. Tak. Spokój jest. Spokojnie, tam. Dookoła zielono. I można grać na full przez głośniki, że nikomu nie przeszkadzało. No i świetne to studio. Także rozumiem, że potrzebę miałeś tak głęboką, że jak drugi dom urządzałeś się w tym domu, to też jest sala koncertowa. Też jest koncertowa. Też mamy koncerty. Tam Zieliński występował i Hryniewicz, Janusz Hryniewicz i Malinowski, Geniusz. Także jest Staś Osojka. Także mamy bardzo dużo zaprzyjaźnionych osób w Stanach, którzy chętnie przychodzą na takie spotkania prywatne. O ile się orientuję, to znaczy zawsze robiłeś to bezinteresownie, co ja też sprawdziłem. Natomiast co możesz powiedzieć, czy tak ogólnie, czy
Czy uważasz, że twoi koledzy z Polski docenili to? Ja myślę, że tak, dlatego że jak przyjeżdżam teraz do Warszawy, bo dużo czasu spędzam teraz w Polsce, mniej więcej 5 miesięcy w roku, to spotykam się z ludźmi i bardzo serdecznie mnie przyjmują, chcą się spotykać ze mną i są serdeczni. Także mało tego, jak mam jakiś koncert, to niektórzy z tych muzyków, którzy przyjeżdżali do mnie, chętnie ze mną grają. Nie zawsze są te stawki takie bardzo atrakcyjne dla nich, ale to robią z przyjaźni do mnie. No tak też odczułem, ale ciekawy byłem twojego wrażenia, tak. Ponieważ to naprawdę wizyt, gości, koncertów i innych tego okoliczności trudno policzyć przez te wszystkie lata, bo to trwało ze 20 lat, tak. Albo więcej. Tak. Kiedy gościłeś naprawdę wspaniałych ludzi z Polski. Jeszcze chciałbym dodać, że w latach 80., jeszcze nawet 70., to konsulat polski to był zamknięty na jakieś kulturalne spotkania, także wszyscy ci promotorzy to szukali miejsca, gdzie by się spotkać z aktorami i tak dalej, artystami, więc przyjeżdżali do mnie. Dlatego nazywali mój dom ambasada, ambasada polska. No można by powiedzieć, że atasze kulturalny Michał Hochman. No można. Lub powiedzieć dom kultury imienia tak. Michała Hochmana, ponieważ u Michała w domu rzeczywiście przez ćwierć wieku było centrum polskiej kultury. Tak. Z najwybitniejszymi polskimi artystami. Gratuluję, to niezwykłe zupełnie i nie każdy to robi w życiu. Oczywiście. Miałeś jakąś przyjemność, ale też ludzie lubili do ciebie przyjeżdżać, a to wynika z twoich cech osobowościowych. Michał jest człowiekiem pogodnym. Nie słyszałem, żeby z kimś starł. Zawsze jest jakoś tak, że jest przyjemnie. Choć nie wiem, czy to jest najważniejsze w życiu, ale na pewno jedną z najważniejszych w życiu jest to, żeby z ludźmi żyć w przyjaźni. A Michał to potrafi jak mało kto. Michale, a powiedz mi proszę, co się stało, że się w Stanach znalazłeś? Bo przecież wyjechałeś z Polski gdzie indziej. Przypomnę, że był rok po roku 68 wpadli to na miejscu rządzący w amok i pozwalali wykupywać bilety tylko w jedną stronę. Do tych, którzy taki bilet musieli kupić, był Michał. Co się stało? W zasadzie to już się zaczęło jeszcze w 67 roku, zaraz po wojnie 6-dniowej na Bliskim Wschodzie. I miałem taką historię, że kiedyś mój kolega, który był ze mną w zespole, grał na perkusji i był w milicji, pracował w milicji, powiedział, że chce się ze mną spotkać. To był gdzieś tak wrzesień, październik, 67 rok i mówi, że nadchodzą niedobre czasy dla nas. Czyli oni już wcześniej przygotowywali to. Nie, 68 to tylko był pretekst, ale przygotowali wcześniej i no i taką historię muszę powiedzieć, że proponował mi, żebym porozmawiał ze swoją siostrą, żeby siostra się z nim spotykała i wtedy on weźmie w nas parasol ochronny, tak zwany. Był bardzo elegancki, rzeczywiście. Propozycję miał. Świetna propozycja. No, więc ja nie chciałem wyjeżdżać, bo miałem swoją życie, swoją jakby rozwijającą się karierę. Byłem na festiwalu w Sopocie, w tym w Opolu i tak dalej. Moja piosenka miała też, zdobyła studencką piosenką roku i tak dalej. No, dobrze się zaczynało działać, miałem nagrania, ale ojciec powiedział, ojciec stracił swoją pracę i nie było środków do życia tak naprawdę i więc no i postanowiłem jednak, zresztą dziewczyna moja namawiała mnie, żebym też wyjechał, ona do mnie dojedzie, dołączy do mnie. Nie chciałem zostawiać rodziców samych i nie chciałem też sam zostawać w Polsce,
Więc zgodziłem się w końcu na wyjazd. Zwłaszcza, że rodzina cała moja zginęła. Rodzice byli sierotami, więc nie chciałem, żeby zaczynali nowe życie w nowym miejscu, bez języka. To ja z bratem i siostrą żeśmy dołączyli do nich. A pamiętam taką historię, pewnie też pamiętasz, jak żegnaliśmy się w 1968 roku. I ty wziąłeś gitarę i zaśpiewałeś mi piosenkę według słów z filmu Exodus. Tak. I to było bardzo, bardzo wzruszające. I bardzo ten tekst był bardzo na czasie, bo to było... Tropami snów ku nowym jawom szli. Tak. I pamiętam to tekst do pięknej melodii Golda napisał Jerzy Juliusz Emir. Pamiętam ten moment. Czy mogę, zrobię małą dygresję, cofnę się na chwilę, proszę Państwa. Pierwszym wielkim hitem Michała był Konik na biegunach, później ze swoim powrotem w wykonaniu Urszuli, ale pierwszym wykonawcą tej piosenki, a także ówczesnego hitu, to był bardzo popularny przebój wtedy, był właśnie Michał Hochman. Tak, nawet kupiłem sobie pocztówkę niedawno. Ale teraz ja puszczę to. Dobrze? Dobrze. Czyli puszczamy konik na biegunach, ale w wersji już bardziej współczesnej, bo Michał nie przestał występować i wykonywać piosenki, w tym także w repertuarze ma Konika na biegunach, co dzisiaj przypominamy. Cieszę się, że jesteście. W związku z tym mam taką propozycję. Gdyby interesowało Was coś, o czym nie mówię, jeśli będę mógł, chętnie odpowiem jeszcze dzisiaj w czasie naszego spotkania na żywo. Póki co chciałbym przedstawić Wam piosenkę, o której rozmawiałem z Michałem. Co prawda myślałem, że inna wersja będzie, jak bardzo nowa wersja. Tymczasem bardzo mi się spodobała wersja archiwalna i do niej wrócimy w tej chwili i zobaczymy, jak tę piosenkę Michał bardzo, bardzo dawno śpiewał i jak wtedy robiono transmisje i wideoklipy. Konik na biegunach, czołowy hit Michała Hochmana, do dzisiaj znana bardzo i popularna piosenka. Konik na biegunach. Za rok, może dwa, schodami na strych odejdą dołowi żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów mych świat, kolory marzeniom odbierze. Za rok, może dwa, schodami na strych zanim się kudłatym poczłapią beztroskie te dni i zobaczysz, że jednak wspaniałym był on. Konik, drzewa koń na biegunach, zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi. Konik, drzewa koń na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Kłopotów masz sto i zmartwień masz sto, codzienna to twa karuzela. Nie lalka, czołka, nie piłka czy gra, bez reszty twój czas i zabiera. Ulica szeroka, wystawa to tu, na chwilę przystaniesz zdziwiony. Uśmiechnij się więc i zawołaj, jak wtedy, gdy na gwieździe dzień już. Konik, drzewa koń na biegunach, zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi. Konik, drzewa koń na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć.
Radosny to dzień, wspaniały to dzień. Wracają z ołowiu żołnierze ze strychu znów w dół, schodami aż tu wrócili, lecz już nie do ciebie. By ktoś miał jak ty beztroskie znów dni, powrócił przyjaciel ten z wiosny. Dlaczego to każdy już powie, na plecach przyniosłeś go tu. Koni, trzeba koń na biegu, zwykła zabawka, mała tu sztabka, a rozkołysze rozbawi. Koni, trzeba koń na biegu, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Tak, w 68 roku jako bardzo, w 66 nawet, tak dawno, że musiałem sobie przypomnieć, jako 19-letni chłopiec postanowiłem śpiewać Big Beat, czyli takie w Polsce takie początki rocka. I wtedy przez 2 lata współpracowałem z takim zespołem Dzikusy, który grał mniej więcej w stylu The Kings lub podobnych. I była to bardzo fajna przygoda. Wracając do twojej opowieści, bo doszliśmy do momentu, w którym żegnaliśmy się piosenką Exodus i wyjechałeś. Gdzie? Wyjechałem najpierw do Wiednia i w Wiedniu czekaliśmy na wizy amerykańskie, migracyjne. To bardzo szybko to trwało, bo po 2 miesiącach rodzice już, wszyscy dostaliśmy wizy. A ja zostałem jeszcze dłużej w Wiedniu, bo czekałem na swoją dziewczynę, która miała dojechać do mnie. Ale niestety nie dojechała, bo miała problemy jakieś finansowe, domiary, niedomiary, bo miałem taką prywatną firmę, którą produkowała buty, takie botki ze Skyu. No i w końcu, czekając w Wiedniu, też byłem naiwny, bo mieszkałem w hotelu, a w Wiedniu w hotelach o 5 rano zawsze policja przychodzi sprawdzać karty meldunkowe i paszporty. Ja oczywiście byłem bez ważnej wizy. Zaresztowali mnie, zabrali mnie na posterunek, gdzie tam przez chyba cały dzień siedziałem. Większość ludzi to byli z Czechosłowacji, uciekinierzy i z Jugosławii. No i zadzwoniłem do tej organizacji, która sponsorowała mnie, czyli taka Hayas się nazywa. I zabrali mnie stamtąd i od razu następnego dnia wsadzili na samolot do Nowego Jorku. Aha, czyli tę drogę nie musiałeś przechodzić przez obozy przejściowe takie, nie. Niektórzy, tak. Niektórzy przez to przechodzili. Tak, tak. Ciebie to ominęło, no to szczęśliwie. Z tym, że myśmy byli, przyjechaliśmy jako political refugees, że przez 2 lata nie można się ruszać ze Stanów, dopóki się nie dostanie prawa pobytu stałego. Mhm. No i tak po 2 latach dostaliśmy prawo pobytu, a po 3 następnych już obywatelstwo amerykańskie. Także to w sumie trwało 5 lat zanim. Ale próbowałem przyjeżdżać do Polski. To nie było nie było możliwości, bo odmawiali wiz. Takim jak ja z tej emigracji 68 roku. Dopiero pierwszy raz pozwolono, też ze specjalnym zaproszeniem musiałem mieć z Polski w 84 roku. Także dałem mój pierwszy, to po 16 latach mój pierwszy przyjazd do Polski był. A w 86 koledzy zorganizowali mi pierwszy koncert w Lublinie. Powrót do domu nazywał się.
też było dużo ciekawych rzeczy związanych z tym koncertem, bo przywiozłem taki plakat ze sobą i musiał być zatwierdzony przez cenzurę. Bo to był taki plakat uliczny. Na 42 ulicy można było sobie zrobić na tle gazety amerykańskiej jakieś albo swoje zdjęcie, albo jakiś napis. To był napis Michał Hoffman Coming Home, ale była tam też statua wolności na górze. Bo była wtedy też rocznica 200-lecia statuy wolności. To wszyscy używali ten znaczek statuy wolności. No i konserwator zabytku nie zgodził się, nie przepraszam, ten cenzor nie zgodził się na to. Mimo, że wziął specjalnych tłumaczy z uniwersytetu, każdy tekst musiał być dokładnie przetłumaczony, ale nie podobała mu się statua wolności. No, prawda w oczy kole. Statua ale... wolności, jak ostatnio słowo konstytucja jest słowem niecenzuralnym, tak, tak samo statua wolności. Tak. Zrozumiałe, że musiało być tak. Niecenzuralne. No, ale był bardzo wzruszający koncert, także bardzo się cieszyłem, że jeszcze byli ludzie, którzy nie pamiętali z młodości, z lat młodych. No dobrze, więc teraz zajechałeś do Stanów i naturalnie dziwne by było, gdybyś nie spróbował zostać w tym, co kochałeś, czyli w muzyce, w piosence. No, oczywiście. Ale jak wiadomo, dosyć trudno jest w Stanach się przebić. Najlepszym dowodem jest to, że pojechali tam wybitni polscy artyści i nie za bardzo im się udało wyjść poza krąg tak, Polski. To jest bardzo, bardzo trudna historia. Raz ze względu na akcent, bo jednak Amerykanie nie lubią, jak aktorzy czy piosenkarze mają akcent taki wschodnioeuropejski. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, że próbowałem, zorganizowałem sobie koncert w takim domu żołnierza, który teraz jest bardzo popularny, rockowe miejsce na Irving Place w 70 roku. Rozesłałem zaproszenia, reklama w radio polonijnym, w gazetach i tak dalej. Co się stało? Nikt nie przyszedł, dlatego że była burza śnieżna. A jak w Nowym Jorku jest burza śnieżna, to jest pół metra śniegu spada i wszystko zatrzymuje się, nie ma... Doświadczyłem tego, dojdziemy do tego tematu. No ale co muszę powiedzieć, że ci organizatorzy, znaczy nie, ci właściciele tego miejsca, Domu Żołnierza, to byli żołnierze Armii Andersa, którzy wyemigrowali z Anglii do Stanów Zjednoczonych i cały czas, jak podsłuchiwałem czasami ich rozmowy, to były opowiadania o walkach, konkretnych walkach, że co tam zrobili, co nie zrobili i tak dalej. Ale zobaczyli, że nikt nie przyszedł, powiedzieli, nie musi pan płacić za wynajęcie sali. To było bardzo, bardzo miłe z ich strony, że... No jakoś zachowali się. Zachowali się, tak. I tak, jak przyjeżdżali ci, także moi koledzy z Polski, tak. Tych, których wymieniałeś, w większości, niektórzy bardzo bliscy, niektórzy także z tych czasów, w których my zaczynaliśmy wspólnie, tak. Ale także przecież w tym samym czasie Andrzej Zieliński i Stan Borys, wtedy tak. Jeszcze jako Stanisław Guzek. Tak. Czy też wielu innych artystów, którzy później byli twoimi gośćmi, a później się pokolenie zmieniło, zaczęło przyjeżdżać do ciebie następne pokolenie. Tak, tak. Widać nie tylko dlatego, że potrzebowali pomocy, ale wszyscy wiedzieli, że u ciebie naprawdę znajdą z otwartym sercem. Każdemu pomożesz, przygarniesz i jak się da, to upiększysz mu życie na miejscu. Czego, jak powiedziałem, doświadczyłem, bo zajechaliśmy z moją rodziną do ciebie w gościnie na Brooklyn. Jak się mówi, na Brooklyn czy do Brooklynu? Do Brooklynu.
Do Brooklynu. Chyba tak. Po angielsku. Nie wiem. Nie wiem. No bo to mieszanina językowa jest. Tak. Chyba wszystkie formy są poprawne. Dobrze. Więc załóżmy, że do Brooklynu. Do Brooklynu. Przyjechaliśmy do ciebie. Było super. Ponieważ było cały czas minus 22 i wiało jak w Kieleckim, jak się w Polsce mówi. Tak. Czyli z wycieczek krajoznawczych niewiele wyszło, choć usiłowaliśmy jakoś w parę miejsc dotrzeć. Udało się, było pięknie. Piękny koncert był. No bo też Michał oczywiście urządził koncert i przyjechali ludzie, mimo mrozu. Tak. Ale niewiele turystyki mogliśmy uprawiać, bo było za zimno po prostu. Ale w kilku miejscach byliśmy piękni, widzieliśmy cały przystrojony świątecznie, bo był to okres sylwestrowy, Nowy Jork. Tyle, że było wszystko pięknie i fantastycznie do momentu, kiedy przyszło nam wyjeżdżać. I wtedy okazało się, że 3 dni spędziliśmy z przerwami małymi na kilka godzin snu. Spędziliśmy 3 dni na lotnisku Kennedy'ego, ponieważ zasypało Nowy Jork i pasy startowe do tego stopnia, że po prostu loty zostały zawieszone. I wiąże się to z pewną bardzo ważną dla mnie sprawą, ponieważ po 2 dniach, jak siedziałem na tym lotnisku, to skojarzenie takie miałem, że prawdopodobnie na tym samym lotnisku siedziałeś, być może nawet w tym samym fotelu, w bocznym, pobocznym takim terminalu. Więc niewykluczone, że w tym samym fotelu siedziałeś, czekając na lot do Warszawy po raz pierwszy, tak, czyli w latach 80. Tak. I tak się zastanawiałem, co ja bym wtedy czuł, gdybym wracał do miejsca, w którym powiedziano mi, że jestem persona non grata. Gdybym wracał do tego miejsca i kompletnie nie wiedział, co mnie tam spotka. To była bardzo ta świadomość, że wyjeżdżasz z Polski z biletem w jedną stronę, bez obywatelstwa, że jesteś stateless. Wyjeżdżasz i nie wiesz, co się czeka. Zwłaszcza, że w Wiedniu w trakcie rozmowy z konsulem powiedział tak do mnie, czy wiesz, że możesz do Wietnamu pójść. No ja mówię, że no wiem. Także naprawdę nie wiedziałem, co mnie może czekać, bo byłem w tym wieku poborowym tak zwanym. Zresztą niektórzy z naszej migracji wylądowali w tym Wietnamie. Ale tam było losowanie. Ja na szczęście, moja data urodzenia była dosyć daleko na tej liście. Także nie doszli do mojej daty. Ale i tak nie wiesz, co będzie. Wiesz, język trochę znałem, bo chodziłem do szkoły, w szkole się uczyłem, ale to wiesz, jak się uczy w szkole, jeszcze z nauczycielką, która starsza pani, która miała angielskie przygotowanie z Wielkiej Brytanii, z polskim akcentem i głównie się literaturę czytało. To nie był język potrzebny do rozmów, do pracy, załatwić sobie pracę. Także jeszcze zapisałem się na kurs taki 5-tygodniowy. Już więcej ta organizacja nie chciała przedłużyć. No i zacząłem szukać pracę, którą bym wykonywał, ale w Polsce nie miałem doświadczenia, bo studiowałem geografię, to miałem tylko praktyki geograficzne i uczyłem tam w paru szkołach. I pierwsza rzecz, co się pytają, jakie masz doświadczenie? Ja mówię, że no nie bardzo, mam doświadczenie, nie pracowałem nigdy tak naprawdę. No to mamy dla pana pracę, będzie pan pakował paczki. Małe paczki do dużych paczek i będą wysyłane tam do... Więc tak przez parę miesięcy tak pracowałem, ale w końcu
widzę, że to nie ma żadnej przyszłości, zwłaszcza, że chciałem jeszcze na studia pójść, bo nie skończyłem swoich studiów w Polsce i chciałem się odsłuchać z językiem angielskim, a moi współpracownicy mówili po hiszpańsku, więc zacząłem szukać innej pracy. No, znalazłem jedną pracę, którą miałem uczyć polskiego właśnie w tym Instytucie Colliera w Virginii. To jest taki instytut wojskowy, który uczą wszystkie języki świata. I zgłosił się do mnie na mój kurs jedna osoba. I to był bardzo żmudny kurs, bo trzeba było uczyć tą osobę, aż nie będzie miała akcentu, żeby był perfekcyjnie. I to jedno zdanie od tyłu, od przodu, od środka. To było tak żmudne. I w końcu poszedłem podpisać kontrakt. A wcześniej jeszcze, jak rozmawiałem, to powiedzieli do mnie, że będę zarabiał, no powiem po angielsku, bo to będzie bardziej zrozumiałe, 120-225. To ja usłyszałem 225. No dobrze, to idę podpisywać, ale to patrzę, 120, myślnik, 125. Mówię, jak to? Przecież miało być 250. Nie, 125 będzie. 150 to będzie po pół roku. Przepraszam, ale to nie mogę się utrzymać za te pieniądze w Waszyngtonie, gdzie wynajęcie mieszkania kosztowało $200 za miesiąc. To było wtedy dużo. I nie dałbym rady. Spotkałem paru chłopaków, którzy pracowali dla Radia Wolnej Europy, tam z Bułgarii, i mówią, słuchaj, to jest Waszyngton, to jest miasto czarnoskórych i dyplomatów nie odnajdzie się w tym mieście, zwłaszcza, że masz rodzinę, która mieszka w Nowym Jorku, wracaj do nich. No i wróciłem do Nowego Jorku i zacząłem szukać pracy i poszczęściło mi się, dlatego że jedna z tych prac, oczywiście ten właściciel się pyta, jakie mam doświadczenie, to ja mówię, że patrzę, pakowałem paczki, to za tobą idzie całe życie, to pierwsze doświadczenie, jakie masz. Ale mówię, to dlaczego odszedłeś? Ja mówię, że chcę iść na studia i chcę poznać lepiej angielski, odsłuchać angielski języku. Powiedział, dobrze, to ja zadzwonię do mojej żony. I dzwoni do żony i mówi, Doroty, tu mam takiego młodego człowieka, który chce studiować i chce jeszcze trochę poznać angielski. No i ona powiedziała, przyślij mi go do siebie i daje mi adres Metropolitan Museum of Art. Na 5 Avenue. No to już takie już szczęście, to wiesz. W pierwszej chwili źle zrozumiałem pytanie pana Andrzeja Wąsowicza. Zorientowałem się dopiero po chwili, że to chodzi o Michała, czy grał w Dzikusach. Michał mieszkał i żył w Lublinie, a Dzikusy były w Warszawie, więc siłą rzeczy to były lokalne zespoły. Także Michał nie grał w tym zespole. Nie przeszkadzało to nam wspólnie spotykać się w innych bardzo fajnych miejscach. Zapraszam Państwa do uczestnictwa czatowego w naszym dzisiejszym wieczorze, a ja dopowiem o rzeczy najważniejszej być może. Myślę, że Michał nie będzie miał nic przeciwko temu, że tak to określę w życiu Michała, mianowicie o dwóch fantastycznych damach jego życia. Jedna to Larisa, którą serdecznie pozdrawiamy, i jej córka. Pozdrawiamy Cię, Larisko. Jeśli widzicie nas, słyszycie, a również będziecie to mogły zrobić po czasie, dzięki wybitnej technice. To cudowne kobiety. Larysa jest partnerką Michała i jego dobrym duchem. Robi fantastyczne wystawy, cudowne zdjęcia. No, kręci się jak szalona wokół wszystkiego dookoła Michała. A Raxi robi cudowne teledyski amerykańskim raperom. Jest niezwykle uzdolnioną, mądrą, piękną osobą. I młodą oczywiście. Zobaczycie Państwo ją sprzed kilku lat
cudownej opowieści muzycznej też, którą zaraz pokażemy. Przyjechała do mnie ma kuzynka, piękna jak ze złota i niewinna. Policzki jak czerwone pomarańcze, stopki aż się same proszą tańczyć. Ona nie chodziła, lecz skakała. Ona nie mówiła, a śpiewała. Radosna, wesoła, u niej minka. Taka oto była ma kuzynka. Przyjechała do mnie ma kuzynka, piękna jak ze złota i niewinna. Policzki jak czerwone pomarańcze, stopki aż się same proszą tańczyć. Ona nie chodziła, lecz skakała. Ona nie mówiła, a śpiewała. Radosna, wesoła, u niej minka. Taka oto była ma kuzynka. Przepiękne oczy, czarne cienie wiek połączył z czasem. Bo gdy lata pracy uzbierała, nic z nich same już nie pozostało. Gdy dziś swą kuzynkę gdzieś spotykam, jak się masz niewinna, grzecznie pytam. Ona odpowiada z krzywą miną, ażeby kraj Kolumba w piekle zginął. Daje mi adres. Metropolitan Museum of Art. Na 5 Avenue. No to już takie oszczęście, to wiesz, tam poszedłem. No oczywiście od razu mnie zatrudniła. Pracowałem tam chyba 2 lata. I jeszcze przy okazji zatrudniłem 7 osób z mojej emigracji, którzy ze mną pracowali. I to był mój błąd, bo w trakcie pracy wszyscy opowiadali o tęsknocie za Polską. Nikt nie pracował. Trzeba było wypełniać takie formularze, że biuro członkostwo było przekształcanie na komputerowo i trzeba było wpisać takie kartki do key punching. No ja musiałem potem zostawić po godzinach, żeby tą normę wykonać, ale pani Dorota Weinberger bardzo mi pomogła, bo na studia złożyłem papiery, no i trzeba było rekomendacje dać. To moi znajomi, koledzy w Lublinie chodzą do różnych profesorów moich i niektórzy odmówili, bali się pewnie, a ci, co mi dali rekomendacje, to były takie bardzo suche, że ja studiowałem w takich latach i według nich nie będę miał problemu z skończeniem studiów. A w Stanach rekomendacje to są takie zawsze, że ty jesteś najlepszy, wiesz, no, jasne. Żeby zachęcić, bo to jest też dla szkoły jest jakiś plus, że ktoś się dostał na dobry uniwersytet. I wyobraźcie sobie, że pani Weinberg napisała taką rekomendację, że mnie przyjęli na podstawie mojej pracy tam. I skończyłem studia, magisterium w regionalnym planowaniu. Ja jeszcze nawet nie kończę studia. Zostałem zaangażowany do stanowego Departamentu Ochrony Środowiska w New Jersey.
bo to był taki bardzo modny wydział, nowo powstały wydział i wszystkie te przedmioty, które miałem w Polsce z geografii zostały zaakceptowane i dlatego tylko w ciągu 2 lat zabrało mi, żeby magisterium zrobić. I tam przepracowałem właśnie aż do emerytury, w różnych oczywiście departamentach ochrony środowiska do 2002 roku. Można było powiedzieć, że to szczęściło ci się. Ja myślę, że w jakimś sensie tak, bo jak to niektórzy mówią, kariery nie zrobił. A co to znaczy karierę nie zrobił? No właśnie. Co to znaczy, że nie byłem publiczną osobą? Ja zrobiłem karierę w swoim zawodzie, pracowałem w swoim zawodzie. To jest moja kariera. No ale oczywiście, to jest bez sensu mierzenie ilością wyznawców kariery, tak. Tylko raczej chodzi w jakim stopniu człowiek sam się spełnia. Oczywiście. I to jest wyznacznik tego, czy warto było żyć. Oczywiście. Czyli spełnianie swoich potrzeb, a nie potrzeb cudzych. I bardzo, bardzo byłem lubiany w biurze, bo często też organizowaliśmy jakieś takie prywatki, gdzie śpiewałem też i w basenie się kąpali współpracownicy, także było bardzo rodzinnie. To było bardzo młode biuro. Ja byłem najstarszym w tym biurze. Jak tak słucham cię, to nie widzę w tobie rozczarowania życiem. Nie czuję, żebyś był rozczarowany. Jesteśmy prawie w tym samym wieku, więc mogę takie bezpośrednio pytanie ci zadawać, ponieważ odpowiedź sam sobie też muszę udzielać na to pytanie. Codziennie czasem. I powiedz mi proszę, czy to, że spędziłeś życie w Stanach, jest dla ciebie dobre? Czy traktujesz to jako coś dobrego, co cię spotkało w życiu? Czy też jako konieczność? Wydaje mi się, że i to, i to. Stany Zjednoczone mogły mnie nie przyjąć do siebie i bym zmuszony wybrać kraj, pewnie do Izraela. Rodzice nie chcieli jechać do Izraela, bo cały czas wojny są tam i mieli wystarczająco wojen w czasie II wojny światowej, tułaczki przez Syberię z powrotem i tak dalej, więc jestem bardzo wdzięczny Stanom Zjednoczonym, że dali mi możliwość tam żyć, że dali mi możliwość edukacji i dali mi możliwość egzystencji takiej normalnej, przez to, że mogłem sobie pozwolić przez pracę kupić dom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co mi brakowało tam w Stanach, to że kulturę, bo jestem jednak wychowałem się w innej kulturze. Mimo, że w Polsce śpiewałem po angielsku piosenki Presleya, Polanki, ale o dziwo w Stanach to śpiewałem po polsku. Brakowało mi, wiesz, języka polskiego, brakowało mi znajomości, brakowało mi tych wszystkich wydarzeń kulturalnych, które są w Warszawie, specyficznie w Warszawie, nie tylko, bo w Kraków, Lublin. W Stanach dużo się rzeczy dzieje, natomiast jest to, żeby gdzieś pójść, to jest sama wyprawa, żeby pójść, pojechać, bo tu mieszkamy w Brooklynie, żeby pojechać, to jest godzinę w jedną stronę, godzinę w drugą stronę. Ten parking trzeba znaleźć. Na Broadway trzeba wydać $400 czasami za jeden bilet. Jest dosyć drogo. Natomiast w Polsce, w Warszawie wszystko jest dostępne, bo mieszkamy w Śródmieściu, nie musimy używać samochodu. Codziennie się coś dzieje, codziennie jakaś jesteśmy zapraszani na premierę filmu, do teatru, na wystawy, otwarcie. Także naprawdę brakuje nam czasu. A w Polsce, w Stanach jesteśmy takim emerytami w jakimś sensie, bo się siedzi w domu, a tutaj
nabieramy siły i młodości przybywa nam. To jest ta różnica. Doskonale to rozumiem, bo nie, za nic w świecie nie porzuciłbym Warszawy. Nie tylko dlatego, że tu się wychowałem, urodziłem, ale dlatego, co ty mówisz. No i fantastyczni ludzie są. Nasi znajomi są naprawdę fantastyczni. I mamy więcej znajomych tutaj niż w Stanach. No, mimo tyle lat. Tyle lat, tak. Tam Amerykanie są bardzo, ich nie interesują przyjaźnie, to jest tylko zewnętrzne, tylko jak się masz, się tak, tak, ale nie wchodzą w twoje życie zwykle. No tak, w Europie jest trochę inaczej, tak. Aż we wschodniej Europie jest jeszcze inaczej niż w Europie, tak. z tym właśnie, o czym tak. mówisz, jak się wydaje. Wrócę do lotniska, o którym wcześniej mówiłem, że wyobraziłem sobie, że siedzę tam, gdzie ty i że zastanawiam się, co mnie w twoim imieniu, co mnie czeka, jak wyląduję w Warszawie po latach i po tych wszystkich przeżyciach, które spotkały. I spróbowałem to sobie wyobrazić i ułożyłem sobie słowa, którymi bym to skomentował. Później dołożyłem do tego melodię i ofiarowałem ci jako pamiątkę tego naszego spotkania, a także twojego domniemanego przeżycia. Ucieszyłem się, że zaakceptowałeś to i ta emocja była bliska temu, jak powiedziałeś, którą rzeczywiście miałeś. Kochani, teraz nastąpi dosyć szczególny moment. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że odbiorców naszego streamingu, 15, przypominam, przybyło nam, bo wielu przyjaciół i znajomych Michałów i Laryski i Raxi z Nowego Jorku odezwało się w międzyczasie na czacie. Oglądacie nas, bardzo się cieszę. Myślę, że zostaniecie z nami na dłużej, a 14 innych, które sobie wiszą na YouTube, odcinków streamingowych obejrzycie kiedykolwiek. Ale chciałam powiedzieć o rzeczy ważniejszej. Ta nasza hańba narodowa 68 jako hasło nie dawała Tadeuszowi spać przez całe lata. I myślę, że teraz, kiedy zobaczycie Państwo, i dlatego mówię o szczególnym momencie, premierę w naszym streamingu, właściwie odbędzie się pierwszy raz premiera utworu, którego autorem całkowicie jest Tadeusz Woźniak, a mianowicie napisał słowa i muzykę. Jest to dla nas szczególny moment, ponieważ teraz właśnie odbędzie się premiera tego utworu. Napisana dla Michała, o Michale, ale o Michale, nie o Michale Hochmanie, tylko o setkach Michałów, Hochmanów i innych fantastycznych ludzi, potraktowanych wiadomo jak. Ja się bardzo cieszę, że doszło do tego, że powstał teledysk, a skutki tej pracy za chwilę, ja już drżę. Ja tylko chciałbym dodać, że przypadki rządzą naszym życiem i być może ta piosenka by nie powstała, gdyby nie to, że Śnieżyca, o której wspomniał wcześniej Michał w naszej rozmowie, dopadła nas właśnie w czasie pobytu w Nowym Jorku i to ona uwięziła nas na lotnisku Kennedy'ego na 3 dni, więc miałem dużo czasu, poważną porcję adrenaliny z tego powodu i skojarzyło mi się, że o czym rozmawialiśmy z Michałem w rozmowie, skojarzyło mi się, że być może w tym samym miejscu czekaliśmy na samolot. Wtedy Michał także tu był, kiedy pierwszy raz leciał po kilkunastu latach emigracji. Zobaczcie premierę wideoklipu na lotnisku Kennedy'ego. Please.
siedzę w fotelu, czekając na lot. Walizy znikły w bagażowych lukach. Może zostanę długo, może do świąt. Ciekawe, czy będę miał gdzie zapukać. Nie wszystko dzisiaj musiałem spakować. Mój bilet jest ważny w obie strony. W fotelach podróżnicza śpi brać. I czuję się, jakbym był od nich odklejony. Na razie jednak gate 15, a terminal 5. Na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Na razie jednak gate 15, a terminal 5. Na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Czasu dużo, nim do wyjścia wezwą. Gorączkowo wywołuję sceny z życia. I jaka przeszłość poleci dziś ze mną? Czy wracam dzisiaj, czy też jest to wyjazd? W pamięci szukam teraz już bez złości, co zostało z peronu i tamtej miłości. Może ktoś jeszcze tam wierzy w człowieka? Póki co siedzę i na lot czekam. Na razie jednak gate 15, a terminal 5. Na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Na razie jednak gate 15, a terminal 5. Na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Krakowskim przedmieściem pójdę do bramy. Pewnie pięknie jest tam w podwórkach. No kochani, co jakaś awaria się zrobiła nawet w tej wspaniałej naszej współczesnej technice. Pomyślałem sobie, że ten utwór nie tylko mnie jest bliski i chciałbym wam zaproponować, żebyście jeszcze raz go wysłuchali od początku, bo wiem, że został przerwany w połowie. Zapraszam. Siedzę w fotelu, czekając na lot. Walizy znikły w bagażowych lukach. Może zostanę długo, może do świąt. Ciekawe, czy będę miał gdzie zapukać. Nie wszystko dzisiaj musiałem spakować. Mój bilet jest ważny w obie strony. W fotelach podróżnicza śpi brać. I czuję się, jakbym był od nich odklejony. Na razie jednak gate 15, a terminal 5. Na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Na razie jednak gate 15, a terminal 5.
na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Czasu dużo, nim do wyjścia wezwą. Gorączkowo wywołuję sceny z życia. I jaka przeszłość poleci dziś ze mną? Czy wracam dzisiaj, czy też jest to wyjazd? W pamięci szukam teraz już bez złości, co zostało z peronu i tamtej miłości. Może ktoś jeszcze tam wierzy w człowieka? Póki co siedzę i na lot czekam. Na razie jednak gate 15, a terminal 5. Na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Na razie jednak gate 15, a terminal 5. Na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Krakowskim przedmieściem pójdę do bramy. Pewnie pięknie jest tam w podwórkach. I nieważne, czy napis będzie witamy. Nie zdarzy się życie tamtego powtórka. A gdzieś tam w odległym kącie duszy tli się natrętne pytanie. Nie chcę go zadać, ale przecież muszę. Czy znowu ktoś zagra na tej samej ranie? Na razie jednak gate 15, a terminal 5. Na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Na razie jednak gate 15, a terminal 5. Na drinka jeszcze poczekamy i na papierowy lunch. Proszę Państwa, będziemy się jeszcze widywali. Mam nadzieję, że przyjdziecie kiedyś na koncert Michała. Mój. A może kiedyś razem zagramy? Z przyjemnością. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję, Michał. Jeśli nasz program sprawił Wam przyjemność, to zróbcie przyjemność także nam. Na przykład subskrybując go, ci z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili, a już jeśli ktoś z Was wpadły na pomysł, żeby kliknąć na Tadeusz Woźniak On w Patronite, tym bardziej bylibyśmy wdzięczni. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Jola, jeszcze kilka słów? Ja jeszcze jestem ciągle w wirze nowojorsko i w ogóle. Opowieści, emocji z tym związanych, które jak już wcześniej w poprzednim wejściu mówiłam, cały czas są gorące, nie wiadomo dlaczego, a może dobrze, że są gorące. Takich, o takich rzeczach nie można zapominać, ale fantastyczne, że mamy takich przyjaciół. Dziękuję Michale, że zechciałeś być naszym gościem. Dziękuję Wam za bycie z nami. Mówcie o nas dobrze na mieście. I nie tylko. I oglądajcie nas. Damy znak, kiedy odezwiemy się następnym razem. Będzie to kwiecień. Dziękujemy za dzisiaj. Ewidentnym dowodem na to, że jesteśmy na żywo, była ta wpadka komputerowa. Ale myślę, że ona nie miała żadnego znaczenia. Cieszę się, że nastąpiła dzisiaj inauguracja GFK.
Mówię oczywiście o piosence napisanej dla Michała przez Tadeusza Woźniaka. Dziękuję ci. Dziękujemy państwu. Do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia. Kajetanie. Patrzę tu na ciebie, państwo ciebie nie widzą, ale ja cię widzę. Ściskamy was i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.